W trybie dyskusyjnym. Ja byłem inicjatorem tego spotkania. To nie może być tak, żebyśmy my na podstawie wiadomości prasowych dowiadywali się o tak ważnym miejscu, jakim jest szpital dla społeczności lokalnej. Szpital, jak wiecie, powstał 50 lat temu, to znaczy w przyszłym roku będzie miał 50 lat. Akurat tak się zupełnie przypadkowo ułożyło, że niemal od dziecka słyszałem o budowie tego szpitala, bo Roman Grzeszczak, doktor Roman Grzeszczak, to był mój stryj i ojciec chrzestny. No więc skądinąd wiem, jak szarwarki jeździły po to, żeby cegłę wypalać, potem jak porządkowano placę, zrobiono pracę, jak w budowie brali udział lokalne całe społeczeństwo, nie tylko z miasta Słupcy, ale z całego powiatu, aby powstawał w czynie społecznym, bo nie cały szpital, w czynie społecznym pawilon chorób gruźlicznych. Czyli była ta inicjatywa, czyli mówię o tym, że ta potrzeba, żeby szpital był w danej społeczności, jest potrzebą nie żadną nową, tylko potrzebą dość mającej historyczne warunkowania. No i 50 lat minęło i teraz tak, bo to parlament, w którym jestem, ma swoistą winę, że tak powiem, tej dyskusji na temat, że co, jakie metry tu narzekam. Ja odnoszę wrażenie i to mnie trochę jak gdyby dziwi, że to bardzo źle, że ma być droga czysta oddzielona od drogi brudnej, że to bardzo źle, że tyle metrów, bo sala jedna operacyjna to byłaby mało metrów, ale wokół to bardzo źle, że z trzech stron dostęp do łóżka. Czemu Sejm? A no bo gdzie no w Sejmie, tak? Czy prawie wszyscy tu jesteśmy wybierani? Po to, żebyśmy decydowali o różnych ważnych kwestiach, w tym o pieniądzach, które nie są nasze. To jest to 330 miliardów w Sejmie, około budżet i tymi pieniędzmi zawsze budżet, oczywiście inicjatywa rządu, Sejm poprzez swoje komisje, długie dyskusje przemieszcza, uchwala i na różne cele środki kieruje. W województwie na szczeblu wojewódzkim, w powiecie powiatowym i w każdej gminie pieniądze podatników są, że tak powiem, przez tych wybranych kierowane i lokowane na różne cele. I teraz tak. Jak myśmy stworzyli, to jest swoisty podatek, bo przecież Narodowy Fundusz Zdrowia zaczynał, jak pamiętacie Państwo, 32 miliardami, gdy powstawał, dysponował takim budżetem. Teraz jest 68, pamiętam prawie dokładnie i proszę zwrócić uwagę, tyle lat minęło i co, kolejki się zmniejszyły? Ciągle krytyka systemu funkcjonowania zdrowia, który jest organizowany przez oczywiście lekarzy rodzinnych, system szpitali różnych referencji powiatowych, wojewódzkich, klinicznych. I w związku z tym powiedziałbym tak, to ustawa nałożyła na ministra, bo po pierwsze w tej całej dyskusji zaczęło się, czy my mamy mało czy dużo szpitali. Taka jest sieć. Gdzie powinny być, czy są wykorzystane i tak dalej, od sieci, która w ogóle w regionach takich jak na Śląsku, to szpital ze szpitalem graniczy i oprócz tego, że wypełnia w sposób poważny zatrudnienie dla wielu osób, to są funkcje medyczne mógłby wypełniać ten szpitalowo równie dobrze. No ale tworzy się pewne wymogi, bo jeżeli idą coraz większe pieniądze, postęp i technologia jest, o których mówiliśmy, która definiuje pewne zagrożenia, już wchodzimy w medycynę, ale naprawdę nie narzekajmy, że drogi się mają nie krzyżować, w związku z tym może byśmy to zmniejszyli. Ja chciałbym leżeć w takim szpitalu, a ponieważ no to moje doświadczenie jakie jest, bo byłem dwa razy starostą, jak patrzę, a więc organem prowadzącym, wicemarszałkiem, który nadzorował inwestycje w służbie zdrowia, jak onkologię wtedy oddawaliśmy, to był 2000-2001 w Poznaniu. Jeden z oddziałów, bo proces inwestycyjny trwał tam prawie 40 lat w Koninie. No w związku z tym, jeżeli to było lat temu 15 i salę już wtedy uznawaliśmy, że trzeba oddawać z tym i tego, no to tutaj nie dziwmy się, że minister dał zarządzenia. I to nie jest żaden wymóg unijny, tylko minister dał określone zarządzenia, żeby standardy europejskie były wypełniane, co jest naturalne. No i w związku z tym, ponieważ no, rozpoczęły się dyskusje o przestrzeni publicznej, pojawiały się takie informacje, że co szpital, jak funkcjonuje, drama i tak dalej. Szpital różnie funkcjonował.
mówię z doświadczeń tych dwukrotnych jako starosty i z obserwacji tego. Raski funkcjonował tak, że była strata okrutnie wysoka, że nawet trzeba było podejmować jako organ odpowiedzialny decyzje, wymieniać dyrektorów, po to ogłaszać konkursy, oczywiście dochowując procedur, po to, żeby zrównoważyć wydatki na bieżące funkcjonowanie, leczenie, oczywiście koszty osobowe stanowią w szpitalach bardzo wysoki procent, ale ten procent potrafi też pokazywać, jak jest szpital zarządzany. Bo są takie szpitale, i teraz wracamy do kłopotów tych szpitali. Jest wiele takich szpitali, gdzie koszty płac wynoszą 90 i ponad 90% kontraktu. A jak budżet powiatu ma około, i proszę szybko o korektę, 62-3 miliony, kontrakt roczny szpitala wynosi 20 milionów, więc proszę zwrócić uwagę, jakie to są proporcje. W związku z tym, jeżeli na przykład na płacy jest, ja nie wiem, o Słupeckim szpitalu, ale są nie tylko w Wielkopolsce 90 parę procent, to proszę zwrócić uwagę, co zostaje na leczenie, nie mówiąc już o wyżywieniu pacjentów, którzy powinni być leczeni, wyżywieni, utrzymani itd. W związku z tym, jeżeli trzeba odkłamać rzeczywistość, to pewnie za chwilę powie pani dyrektor, bo nie wszyscy to wiedzą, a ponieważ ten sejmik, bo myśmy ostatnio swoisty sejmik to mieli, jak dobrze pamiętam, z okazji rocznicy powstania styczniowego, tak? Myśmy zorganizowali, podniosły, godny i tak. Informacja to jest określona władza. I przecież wy państwo jako samorządy macie lokalne społeczności, wypada wiedzieć źródłowo, na czym to polega, jak to wygląda, jak jest powód. Więc tak, żebyśmy też nie po pierwsze, bo zacząłem, że się boimy tych rozmiarów, ale z drugiej strony, żebyśmy też nie pomyśleli, szanowni państwo, że mamy jakiś szpital w Słupcy, z którym możemy mieć kompleksy lub się wstydzić, bo w niedalekim Turku, jakiś ze starostą tureckim się spotkałem, czyli przyjechał do biura, więc powiedziałem w nieco innej sprawie, tam jest problem 2000 miejsc pracy, jest problem tego sektora paliwowo-energetycznego i w nieco innej sprawie przyjechał. I oni na przykład nie mają oddziału intensywnej opieki. Zresztą pani dyrektor potwierdza, z Turku i koło podobnie mamy pacjentów. Więc to nie jest tak, że my mamy już taki szpital, że tego. Ale co do wymogów, nie mamy tego. Powstaje pytanie, czemu dopiero teraz? Czemu tego? No na takie pytania można oczywiście zawsze sobie odpowiadać, ale jak to sfinansować? Te wskaźniki, bardzo dobre pytanie, 21 czy 22 miliony w jakimś cyklu i tak dalej. I na tego rodzaju pytania trzeba znaleźć odpowiedzi. Jeżeli my w przeszłości, szanowni państwo, patrzę tutaj na Zagórów, i na Szczałkowo, potrafiliśmy w sprawie na przykład budowy hal sportowych, uznaliśmy, że mamy niedosyt szkoły i hale. Szkoły, tu myślę na ponadgimnazjalne nasze szkoły, gdzie byliśmy organem prowadzącym. No i oczywiście wtedy jedni i drudzy mówili, że trzeba, bo szkoła w Szczałkowie rolnicza i w Zagórowie. Myśmy wtedy umieli podjąć decyzję, nie umiejąc podjąć decyzji, w którym ma być, znaczy w którym miejscu ma być budowane dwie hale. Jak dobrze pamiętam, 3 miliony z haczykiem każda. Finansowanie znaleźliśmy również na trzy sposoby, tylko to nie jest tak, że to finansowanie jest zupełnie niedostępne. Na wyposażenie się w URP ośrodki będą, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, mimo że w znacznej mierze tam na ten scentralizowany, ale nikt nie powiedział, że nie będzie w ogóle z jednej strony. Powiat ma swój budżet, musi podejmować decyzje budżetowe określone, ale powstaje pytanie, czy jest potrzeba wsparcia na cele zdrowotne od samorządów lokalnych. A jeżeli, to w jakim celu? I powstaje pytanie, czy chodniki, czy ścieżki rowerowe, no, czy hale gimnastyczne i szkoły, oczywiście. W którymś okresie życia człowiekowi bardziej potrzebny szpital, aczkolwiek nie jest tak, że dziecko i człowiek w wieku średnim nie potrzebuje szpitala. Bo przecież to niestety, to nie jest tak, że tylko starsi ludzie. W związku z tym, w takim gronie warto by dyskutować, bo gadanie, że my dojedziemy do szpitali w Warszawie i w Poznaniu, to jest jedynie słuszne w tym sensie, że to tylko niektórzy z nas dojadą i niektórzy w sprawie określonych chorób mają szansę dojechać. W przypadku zawału to jest złota godzina potrzebna i nawet jak na Ojom jadą z Turku, to pewnie drżą albo modlą się, żeby ta Słupca była już, bowiem liczy się czas.
I to tak trochę jest, w związku z tym to jest bardzo ważne społeczne funkcjonowanie i warto w sposób otwarty, merytoryczny, bez jakichś tego, nikt nikomu nic nie narzuca, tylko trzeba na te pytania sobie odpowiedzieć.